Kolorowy pokój wypełniony zabawkami, grami i gadżetami powstał w sanatorium Korona Piastowska. Z bajkowego kącika korzystać będą głównie najmłodsi rezydenci szczawieńskiej placówki. Inwestycja powstała dzięki zaangażowaniu wolontariuszy z Fundacji Orange, pracowników uzdrowiska Szczawno-Jedlina oraz przyjaciół i znajomych. Takie miejsca szczególnie, w którym przebywają dzieci, jak najbardziej są potrzebne także jeżeli chodzi o nasze uzdrowisko. Dzieci potrzebują się bawić, potrzebują mieć swoje miejsca, szczególnie tak piękne miejsce, które potrafiła nam i zrobiła nam przede wszystkim Fundacja Orange. W pracę zaangażowało się 10 wolontariuszy, którzy odświeżyli część świetlicy w Koronie Piastowskiej. Renowacja pomieszczenia polegała na wygładzeniu i pomalowaniu ścian, ustawieniu specjalnych stołów oraz wyposażeniu pokoju w pluszowe misie, lalki, samochody, gry i gadżety, które przysłużą się dzieciom. Trochę więcej było pracy niż się spodziewaliśmy. Zajęło nam to praktycznie 3 dni, natomiast udało się. Efekty, jak widać, dzieci zadowolone. Może więcej było zabawy z tym gruntowaniem ścian, odnawianiem i tak dalej. Natomiast bardzo jesteśmy zadowoleni, dumni z siebie i bardzo się cieszymy, że fundacja robi takie akcje i mamy możliwość pomóc dzieciom własnymi siłami, bo tak naprawdę każdy z nas działał charytatywnie. Z bajkowego kącika korzystać będą najmłodsi kuracjusze przebywający w sanatorium położonym tuż przy Szczawieńskim Deptaku. Podobne pomieszczenia w szpitalach, świetlicach i placówkach rehabilitacyjnych remontowane i wyposażane są przez Fundację Orange w całej Polsce.